Dobry wieczór. Chciałbym powitać szanowną widownię, a także widzów z YouTube'a, którzy także oglądają. Tymi słowami chciałbym rozpocząć przewód dzisiejszej debaty z dnia 12 lutego 2023 roku. Dzisiaj w formie ekspertów wystąpią kapitan Lisowski, twórca na YouTube, analityk oraz... Dobry wieczór, panie marszałku. Cześć, jesteśmy już z tego, co pamiętam, amatorze na ty, więc nie, tutaj nie twórzmy sztucznych barier. No dobrze, a troszeczkę się dzisiaj poczułem, bo nawet marynarkę mam na sobie, więc tutaj... A doceniam wkład, oczywiście. Tak, tak. A także Mateusz Broncel, twórca kanału War News. Na wstępie, jak się czujesz, Mateuszu, jako ekspert we własnym programie? Nie, ja nigdy się nie nazywałem ekspertem, ja zawsze podkreślam to wielokrotnie, ja czerpię wiedzę na moim profilu z słów czy analiz wypowiadanych przez ekspertów. Mam nadzieję, że wybieram tych, którzy idealnie trafiają w to, co i analizują to, co się na świecie działo, więc nigdy nie nazwałbym siebie ekspertem. No dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Zacznijmy może tak troszeczkę bardziej humorystycznie, bo istnieje wiele różnych rodzajów wojen. Zapewne większość z nas zna pewnie wojnę zimową, wojnę narkotykową i tak dalej. Jednak od niedawna od tych wielu różnych rodzajów wojen z pewnością możemy przeczytać do nich wojny balonowe, które możemy obserwować między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. O co tam właściwie chodzi? Kto tak naprawdę zyskuje na tej wojnie? Tutaj może oddaję w twoje ręce, Maćku, to pytanie jako pierwszego. To znaczy tak, mamy do czynienia z czymś z jednej strony, co od dawna było, a teraz nagle... ze względów na zmianę sposobu, albo raczej algorytmu działania, nagle jawi się jako pewne objawienie. Mówimy więc o czymś, co wygląda jak balon, przypomina balon i porusza się prawie jak balon. Dlaczego prawie? Ponieważ okazuje się, że według zapisków amerykańskich sił powietrznych i innych agent obserwujących przestrzeń powietrzną nad Stanami Zjednoczonymi, tego typu rzeczy pojawiały się już za prezydentury Trumpa, to po pierwsze. Po drugie, potrafiły one dłuższy czas spędzać w jednym miejscu, co by oznaczało, że muszą mieć jakieś silniki, które powodują, że one są w stanie przebywać w danym miejscu pomimo prądów powietrznych, jakie przecież na odpowiednio dużych wysokościach też są, no bo loty na balonach na tym też polegają, że się to wykorzystuje, więc raczej aerostaty nawet bardziej niż balony, że potrafiły się też przemieszczać niejako trochę wbrew tym prądom powietrznym w taki sposób, że pozwalały prowadzić obserwacje różnego rodzaju obiektów, w tym militarnych zdaniem amerykańskim. I za czasów prezydentury Trumpa po prostu obserwowano, nic z tym nie robiono. Teraz, kiedy jest ta sytuacja wojenna na Ukrainie, kiedy bardzo niejednoznacznie w niektórych sprawach zachowują się różne kraje, w tym przede wszystkim Chiny w basenie Morza Wschodniochińskiego. Tym razem zmieniono sposób działania i wdrożono procedury, które pozwoliły wydać decyzję na zestrzeliwanie tych obiektów. W chwili obecnej mówimy o co najmniej dwóch obiektach zestrzelonych, w tym ten ostatni na wysokości 12 kilometrów już w kanadyjskiej strefie powietrznej, ale jako, że ona jest zarządzana wspólnie przez Stany i Kanadę, zestrzelenia dokonał amerykański samolot służący tylko do obrony przestrzeni amerykańskiej, czyli F-22. No do końca też nie są jasne te informacje. Być może to było coś latającego, a jeśli jeszcze doda się, że od dobrego miesiąca na różnych kanałach telewizyjnych typu, nie wiem, Starożytni Kosmici albo mnóstwo rzeczy o UFO leci, które zostały odtajnione przez również amerykański Departament Obrony na przestrzeni ostatnich 3 chyba lat, to tak troszeczkę to zaczyna dziwnie wyglądać i niektórzy się śmieją, no nie bez powodu, że a nuż chodzi o wojnę już z kosmitami, a nie z Rosjanami. Chociaż Rosjanie co jakiś czas zdecydowanie potwierdzają, że mają kosmiczne odpały, jeżeli chodzi o swój sposób działania. No i teraz zdecydowanie najwięcej wskazówek jest takich, że są to różnego rodzaju latające obiekty aerostatyczne chińskie. Teraz nawet Chińczycy mówią, gdzieś koło nich się taki dziwny pojawił, ale fakty bezsporne są takie, że ten pierwszy zestrzelony to
oficjalnie niby meteorologiczny balon chiński. No nie wiadomo po co, gdzie i jak, skoro mają tyle satelitów meteorologicznych, mają aerostaty u siebie latające w tym zakresie. Puszczanie jeszcze czegoś takiego, co może sprawiać zagrożenie dla żeglugi powietrznej, jest nieodpowiedzialne. No i na pewno są dowody na to, że wojsko chińskie pomagało w wystrzeleniu tego typu aparatu. Więcej będzie wiadomo po przejrzeniu i analizie tych urządzeń, które na pokładzie tego pierwszego aerostatu się znajdowały, i będzie wiadomo więcej. Generalnie rzecz biorąc, wygląda to, jakby Chińczycy ostatnio testowali poziom determinacji oraz rules of engagement, czyli zasady walki i zasady działania algorytmy amerykańskich sił powietrznych w różnych sytuacjach, co nie jest akurat rzeczą fajną, to jest wręcz niepokojące w kontekście tego, że sytuacja dookoła Tajwanu jest cały czas dosyć napięta. To tyle chyba tytułem wstępu, ale trzeba powiedzieć, że należy się spodziewać, że Amerykanie będą co najmniej tak samo konsekwentni w przypadku jakichkolwiek innych obiektów latających, które można przypisać, że mogą być chińskie i mogą mieć funkcje co najmniej podwójne, a więc również te służące rozpoznaniu przestrzeni różnych krajów, w tym przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Czy Mateuszu, chcesz coś dodać w tym temacie? Tak, bo to, co Maciek powiedział, ja bym jeszcze poruszył dwie kwestie z tego, co Maciek mówił, bo tak, w przypadku, gdy pojawiła się pierwsza informacja i to pierwsze zestrzelenie tego rosyjskiego balonu, bo tak, to wtedy mówiliśmy właśnie o balonie, czy on był szpiegowski, czy meteorologiczny, no to już jest kwestia teraz tak naprawdę w wyniku tego, co zakomunikują Amerykanie, ale warto przeanalizować te materiały prasowe, chociaż kanadyjskie czy amerykańskie, z wczoraj z Kanady, no bo tam jednak pojawiły się zupełnie w prasie inne opisy obiektu i te opisy się znacząco różniły od tego, co obserwowaliśmy kilka dni temu. W większości prasy kanadyjskiej, amerykańskiej mówi się o obiekcie o cylindrycznym kształcie. Więc to warto też odnotować. Drugą kwestią, jaką warto odnotować w związku z całą zaistniałą sytuacją, czy powiedzmy, może nazwijmy to tak humorystycznie, aferą balonową, no to jest reakcja także amerykańskich polityków, no bo może dużo się o tym nie mówiło w polskich mediach, ale cała ta debata, raczej cała ta sytuacja wywołała dość dużą debatę w amerykańskiej polityce. Republikańscy kongresmeni wprost zarzucają administracji Joe Bidena taką bierną postawę i takie jakby narażenie kraju, czy może opinii, lepiej to nazwać, Stanów Zjednoczonych, że takie obiekty jednak przez dłuższy czas nad przestrzenią Stanów Zjednoczonych się znajdowały. Joe Biden, to warto też zaznaczyć, i administracja amerykańska w przypadku przynajmniej pierwszego obiektu tłumaczyła się bezpieczeństwem ludności cywilnej, ewentualnie spadku tych szczątków na jakiś obiekt cywilny. W dniu wczorajszym, to przypomnimy, rzeczywiście amerykański myśliwiec zestrzelił obiekt nad Kanadą w ramach właśnie NORAD, czyli tej ochrony powietrznej Ameryki Północnej. No i co ciekawe, i to też Maciek o tym wspomniał, dzisiaj wiadomość, że podobnego typu obiekt, chociaż bez jakichś większych opisów, znalazł się w rejonie Chin. Więc zobaczymy, co przyniosą następne dni. Ja jeszcze może Maćka zapytam, jako też człowieka, który znacznie więcej komentuje niż my. Maćku, czy ty w ogóle dopuszczasz do myśli, że to ani, że to niekoniecznie są chińskie balony? To znaczy tak, wyprodukowanie czegoś takiego to nie jest żadno, jak to się mówi, rocket science. Więc mogły to zrobić również o wiele niżej stojące technologicznie państwa. Zakup aparatury, którą skompletować tak, aby wrzucić na pokład, można to skompletować z bardzo wielu rzeczy. Przykład, szachidy irańskie, które mają w sobie bambetle holenderskie, amerykańskie, chińskie, różne inne, czy kanadyjskie, da się to zrobić. Więc istnieje jak najbardziej możliwość, że zrobił to ktoś inny w sposób taki, aby jakby pod fałszywą flagą wskazywało to na Chiny. Jest to możliwe, aczkolwiek ten pierwszy zastrzelony balon, to Chińczycy zareagowali na poziomie dyplomatycznym, oczywiście budując narrację o tym, że jest to nieuzasadnione, że jest to
absolutnie naruszenie reguł dobrych praktyk, a to, że to było naruszenie przestrzeni powietrznej amerykańskiej, jakoś Chińczykom mocno uleciało z pamięci. Tak, ale oni jasno nie wskazali, że to jest obiekt należący do Chin. Czy to, że jest też taka, w mojej ocenie, trochę ich mogła być trochę taka gra, wiesz, typu przyznajemy się może, albo dajemy do zrozumienia, że może to być nasz obiekt, bo jednak kilkanaście, no jakiś dłuższy okres czasu nad niebem Stanów Zjednoczonych wisiał, tak? No wisiał, ale... Ja tu jednak tą reakcję, którą ja widziałem i którą czytałem, to jednak Chińczycy w sposób pośredni przyznawali, że pierwszy balon zestrzelony był ich dziełem. Ja bym tutaj jeszcze ewentualnie dodał, że coś ciekawego się zadziało właśnie w amerykańskiej przestrzeni publicznej, bo co innego jak się tutaj wojna dzieje na jakimś innym kontynencie typu Europa, w jakiejś Afryce czy na Bliskim Wschodzie, a co innego jak zagrożenie, które no bezpośrednio jest komunikowane w mediach, które jest tak głośne, jest już nad ich głowami, więc to też ciekawe może rodzić wnioski dla samej Ameryki i dla przyszłych, można powiedzieć, nawet wyborów w Stanach Zjednoczonych. No tutaj akurat stanowczość i konsekwencja działania władzy, administracji prezydenta jest oceniana w tym momencie i takimi prostymi rzeczami w tej chwili zdecydowanie Joe Biden wzmacnia PR swój adresowany na wewnętrzne potrzeby własnych obywateli. Dokładnie, jeszcze dodam co do tej samej polityki, bo też nie ma za dużo co mówić o niej, ale no tam jedyne takie jakieś powiedzmy szeroko komentowane wydarzenia to były po prostu pojawienie się powiedzmy właśnie republikańskich kongresmenów z jakimiś balonami, no twierdzenia głównie strony republikańskiej, że ten system obrony powietrznej zawiódł po prostu, ale analizując zarówno te media powiedzmy i republikańskie i media związane bardziej z demokratami, to jednak tu zgodzę się z Maćkiem, że jednak przeanalizując te publikacje bardziej Joe Biden zyskał na tej całej sytuacji niż stracił. Zdecydowanie raczej zyskał niż stracił. Tak, myślę, że o ile jeszcze nikt tutaj nie chce zadać jakiegoś pytania i nie chce czegoś dopowiedzieć w tym temacie, to będziemy mogli przechodzić dalej. Ja przy okazji jeszcze witam Mateusza, pana Zen, również dotarł do nas, miło nam. O, witamy serdecznie. Tak, witamy. My was zachęcamy, jeżeli macie naprawdę, chcecie, nie wiem, wypowiedzieć się na dany w tym momencie poruszony temat, wystarczy zabrać głos, my tego głosu każdemu udzielamy. Akurat dla tych kolegów ekonomicznych trzeba bardziej uderzyć w ekonomię, dla tych bardziej militarnych w tematy bardziej militarne. Ten na razie jest taki na pograniczu. No to był taki, powiedzmy, taka przystawka, więc zobaczymy czym teraz, chociaż mamy prośbę, więc ją akceptujemy. Wystarczy teraz w lewym dolnym rogu kliknąć mikrofon i można zabrać głos. Ja chciałem tylko się przywitać. Dobry wieczór. Nie chciałem zabierać głosu w żadnej z publicznych. A więc witamy. To cześć Mateusz, cześć. Bądź już teraz na nasłuchu, gdybyś chciał zmienić ten stan rzeczy. A więc witamy. Tymczasem właśnie będziemy przechodzić do innego tematu, także związanymi po części ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ no, nie tak dawno temu, można powiedzieć kilka dni temu, Stany Zjednoczone i reprezentacja prezydenta Bidena ogłosiła, że właśnie ten przyjedzie do Polski na przełomie 20-22 lutego. Wizyta ta ma się odbyć w naszym pięknym, biało-czerwonym kraju, ale dlaczego ma się odbyć właśnie u nas? Jakie ma dla nas znaczenie, a także dla konfliktu za naszą wschodnią granicą? Tutaj zostawiam, może znowu Maćku, do ciebie na początku będę kierował to pytanie, bo to się fajnie później rozwija. No więc tak, od dłuższego czasu było sygnalizowane, że w okolicach rocznicy napaści rosyjskiej na Ukrainę może dojść do wizyty gdzieś w pobliżu prezydenta USA. Wiadomo, że najbliższe stabilne miejsce z dużych krajów to jest Polska. No może mogłaby być też alternatywnie Rumunia, ale jesteśmy liderem pomocy oraz tym, który w ostatnich tygodniach wywoływał na początku trochę kontrowersyjne, ale jednak skoordynowane raczej z
amerykańską dyplomacją ruchy w zakresie organizacji wsparcia dla Ukrainy. Jesteśmy na to chyba najlepszym miejscem. Co pokazuje, że ten PR Polski na arenie międzynarodowej, można różnie oceniać rząd obecny, no ale nie da się powiedzieć, że nie wzrósł. Tak bym delikatnie rzekł. Rzecz druga. Dlaczego w Polsce? Bo do Polski spokojnie i łatwo może też przybyć, co już było wielokrotnie robione, prezydent Zełenski, żeby też w ramach tego się spotkać. Po trzecie, jeżeli w tym momencie doszło do swoistego, mocnego przesunięcia akcentów amerykańskiej polityki europejskiej z Niemcy, Francja, bardziej na Polska, później Francja, a zobaczymy, co zrobimy z Niemcami, tak to według mnie w tym momencie wygląda, zdecydowanie jest to mocne wskazanie i potwierdzenie tego trendu. I jeżeli w tym momencie Amerykanie stawiają na to, aby rozbudowywana polska armia, zostawiam tu w spokoju kwestię demografii, ale co do zasady, rozbudowywana polska armia była jak najbliżej, jeżeli chodzi o sposób działania, taktykę i tym podobne rzeczy, armii amerykańskiej, również sprzętowo w miarę kompatybilna, wręcz nawet bardzo w niektórych wiodących sprawach, jeśli chodzi chociażby o czołgi, lotnictwo i w tym momencie artylerię rakietową, no to jak najbardziej słuszny akcent i wizyta amerykańskiego prezydenta. I na przestrzeni jednego roku, 12 miesięcy, mamy kolejną wizytę. Poprzednio jeszcze był Trump, też intensywnie, więc ilość wizyt na najwyższym szczeblu rządu amerykańskiego w Polsce w ostatnich latach radykalnie rośnie, co daje szansę na to, by ktokolwiek sprawuje władzę w Polsce we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi był w stanie kreować jakąś linię polityki. Tylko, że nie wolno tutaj oczywiście sobie zrobić sepuku poprzez mentalne odcięcie się od tego, w czym jesteśmy w większym stopniu zaangażowani, czyli Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że Unia Europejska ma swoje interesy, które nie zawsze muszą być całkowicie zbieżne z tym, co jest interesem Stanów Zjednoczonych. My jako członek Unii Europejskiej nie możemy alienować się, tak jak w tej chwili robi to pod wieloma względami rząd węgierski, powodując ostracyzm względem Węgier. On swój ostracyzm względem Ukrainy zaprezentował podczas ostatniego spotkania Komisji Europejskiej z prezydentem Ukrainy i długo nikt tego nie zapomni Węgrom i myślę, że możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach mocnego wspierania wszelkich ruchów antyorbanowskich na Węgrzech ze strony Unii Europejskiej oraz NATO. Zaryzykuję taką tezę. Natomiast tu i teraz Polska ma swoje kilka minut, które w przestrzeni dyplomacji oraz planowania obronnego należy właściwie wykorzystać i te wizyty amerykańskie przekuć odpowiednio jako argument również w rozmowach wewnątrz Unii Europejskiej, bo powinniśmy, moim skromnym zdaniem, postawić dwa bardzo ważne akcenty na najbliższy czas. Skoro jesteśmy państwem frontowym i taka wielka pomoc, bo to jest wielka pomoc, od świata zachodu dla Ukrainy była możliwa, aby wesprzeć ich wysiłki obronne, gdzie jak najbardziej popieram to, że my i inne kraje wspieramy sprzętowo i nawet finansowo obronę Ukrainy, aby wybić zęby i połamać pazury rosyjskiego niedźwiedzia, o tyle są środki i są przecież plany na to, aby istniały środki na obronę i zdolności obronne Unii Europejskiej, a więc jakiś budżet. NATO też dla państw frontowych ma pewne środki, które może przeznaczyć. Chciałbym, aby Polska w jasny sposób zadeklarowała i wystąpiła i pozyskiwała te możliwe środki, zarówno z NATO, jak i z Unii Europejskiej, abyśmy, będąc państwem frontowym, zbudowali taki system obronny i taką armię, która będzie wystarczający miała poziom odstraszania dla Rosji i jej agresywnych planów imperialnych. To może ja ze swojej strony dodam jeszcze, bo
zresztą rozmawialiśmy z Amatonem, że ten temat raczej się pojawi na dzisiejszej rozmowie, właśnie wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja bym jeszcze, Maćku, pomyślał tak, no bo z jednej strony mamy wizytę i ona nie jest krótka, no bo to są jednak między 20 a 22 lutego. Ja bym wizytę połączył jeszcze, bo to też tego nie poruszyliśmy, z tymi publikacjami medialnymi dotyczącymi ogłoszenia pakietu kolejnego wsparcia dla Ukrainy. Być może będzie tak, że prezydent Biden, nie wiem, pojawi się na tle sprzętu, choćby który dzisiaj dotarł do Niemiec, więc to jest na pewno jeden ważny aspekt tej wizyty. Dwa, wyszedłeś oczywiście, jak zawsze trafnie, że prawdopodobnie polskie władze będą chciały też uciszyć pewne głosy, że do tej pory, powiedzmy, Zełenski nie wystąpił chociażby przed Sejmem Rzeczypospolitej, więc to może być kolejny aspekt, który warto też przeanalizować, czyli wizyta samego prezydenta Ukrainy. No i tu w 100% zgadzam się z Maćkiem. No, polska dyplomacja w tym momencie ma swoje 5 minut i to w naszym interesie, w interesie rządzących, powinno być pełne wykorzystanie z tej pozycji, która przez rok tego konfliktu, tej wojny wypracowaliśmy sobie jako kraj, który jest takim centrum logistycznym, centrum pomocy Ukraińcom, więc musimy teraz dbać o to, rządzący muszą dbać o to przede wszystkim, żeby te 5 minut wykorzystać. Zobaczymy, czy Biden coś ogłosi w najbliższych dniach podczas wizyty w Polsce. Maćku, myślisz, że może być przełamane tabu, czyli powiedzmy ogłoszenie choćby szeroko komentowanych dostaw sprzętu lotniczego w postaci myśliwców? Panowie, zanim Maciek zacznie, ja wam chcę zwrócić tylko na jedną rzecz uwagę. Putin ma przemawiać 21 lutego, czyli on będzie swoje przemówienie głosił w momencie, gdy Biden będzie w Polsce. Ja myślę, że ta data została wybrana między innymi w ten sposób, żeby pokazać, że Putin będzie coś mówił, ale Amerykanie są tuż za granicą z Ukrainą. Mateusz, a ty masz jakieś informacje, bo nie ma chyba jeszcze szczegółowego planu, są takie ogólny zarys wizyty. Nie ma informacji, czy przemówienie Bidena będzie tuż przed, czy tuż po wystąpieniu Putina na tym wiecu, który tam nie ma być de facto kontynuacją. Nie ma, ale myślę, że to jest właśnie takie wydarzenie symboliczne, dobranie tej wizyty, ze względu na to, że ogłoszenie daty wizyty było dzień chyba po tym, jak ogłoszono, kiedy Putin będzie robił swoje przemówienie do narodu. Więc jest to, myślę, że bardzo symboliczne, żeby pokazać Putinowi, no mów co chcesz, my tu jesteśmy, nie? To na pewno taka zagrywka jest brana pod uwagę, i, no, ale obydwie strony są w to dobre i ten, kto będzie miał ostatnie słowo, tak naprawdę już na dzień dobry będzie miał przewagę, więc tu kwestia dogrania, kto o której godzinie dokładnie będzie mówił, będzie dosyć ważne. Zobaczymy, jak to rozegra nasza strona, czyli powiedzmy Amerykanie i my. Dlatego Biden jest 3 dni, nie? Dokładnie, więc ma szerokie pole do popisu. Co do pakietu pomocowego, jak najbardziej. Myślałem, że to najwyżej ruszymy troszeczkę później, ale uważam, że przy okazji tej rocznicy będą chcieli coś z górnej półki. Z górnej półki zadeklarować, a być może też właśnie ten sprzęt, który chociażby Bradleye już poprzez Belgię trafiły na kontynent nasz i przemieszczają się, że może całkiem fajnie wyglądać kwestia przekazania Bradleyów jako pierwszego takiego zachodniego sprzętu podstawowego, bym powiedział, w zakresie wojsk operacyjnych dla armii ukraińskiej. A gdyby do tego wszystkiego Holendrzy dołożyli pierwszy klucz F-16, a Brytyjczycy pokazali mi chociażby migawki ze szkolenia już tych pilotów na Eurofighterach jedynkach, to by było coś mocnego. Do tego jeszcze akcent dodatkowy w postaci amunicji rakietowej dla HIMARS-ów odpalanych z nich o jeszcze większym zasięgu. Gdyby te elementy się pojawiły, no byłoby to bardzo, ale to bardzo wbijające więcej niż szpile w oczy Putina i jego ludzi w chwili obecnej. Tak, my tutaj jeszcze mamy, z tego co mi się wydaje, dwa pytania. Jeśli się
Tak, pierwszy Pawle, pozwolisz, że pan Adrian, bo pan Adrian zgłaszał się pierwszy, a zaraz potem Paweł. To oddajemy głos panu Adrianowi. Dobry wieczór wszystkim. Ja oczywiście mam takie pytanie odnośnie demografii i finansowania tego, żebyśmy sobie po prostu nie zarżnęli naszej gospodarki, naszej demografii, a inne państwa będą jechać na gapę, tak jak Niemcy i Europa Zachodnia. Trzeba tutaj postulować podczas tej wizyty to, żeby po prostu był jakiś fundusz, tak jak Izrael ma bezpośrednią kropówkę ze Stanów Zjednoczonych, żebyśmy mieli partycypację z budżetu Unii Europejskiej, jakiś dodatkowy filar do Unii Europejskiej, żeby nam to wynagrodził, bo w tej momencie my sobie zaczniemy właśnie demografię i ten. A drugie moje pytanie odnośnie jest Turcji. Jak wam się wydaje, czy po tym trzęsieniu ziemi, w maju są wybory, czy tam nie będzie jakiejś zmiany na sułtana w Turcji, bo w tym momencie on jest obwiniany za śmierć, on tam miał 57 godzin po trzęsieniu ziemi się dopiero tam pojawił i oprócz tego on legalizował chyba tam 200 tysięcy, znaczy budynki dla 200 tysięcy osób w Turcji, także to też może nam zamieszać sporo na południowej flance NATO. Może być duża zmiana tam. Także takie dwa pytania. Dobra. No to ja bym zaczął szybko. Pierwsza rzecz, już o tym wspomniałem, że zarówno Unia Europejska, jak i NATO w sensie również osobno trzeba powiedzieć Stany Zjednoczone, więc trzy źródła możliwego wsparcia finansowego dla nas. Powiedziałem o tym wcześniej. Cieszę się, że tutaj kolega też się z tym zgadza. Uważam, że to jest słuszny kierunek i w tej chwili na niego zasługujemy. Tym, jak Polska działa, jak wspiera i pomaga. Jeżeli chodzi o temat z kolei turecki, no czekam sam na nagranie z kolegą Repetowiczem. On musiał uzyskać zgodę swojego dziekana na to, żebyśmy mogli nagrać. Tematy mam uzgodnione, więc na pewno też dotkniemy tematu tego trzęsienia ziemi, ale trzeba powiedzieć następującą kwestię. Zbyt późno zaczął reagować sam Erdogan na sytuację, jaka się wydarzyła. Po drugie, próbował potem ratować sytuację, używając prezydenckiego samolotu, żeby przewieźć dzieci wyciągnięte spod gruzów, chyba tam bliźnięta jakieś, do Ankary celem udzielania dalszej zaawansowanej pomocy medycznej. To jest widać spóźniona reakcja i musiał zrobić coś spektakularnego, ale co ważniejsze, pojawiły się bardzo, ale to bardzo mocne zarzuty, że zdefraudowano, czyli jego partia rządząca, pieniądze niewielkie i zbyt małe na to, by zbudować system obrony cywilnej i przeciwdziałania albo szybkiego zwalczania skutków tego typu katastrof naturalnych, a po drugie, że nie chciano przeznaczyć właściwych środków na tego typu działalność w sytuacji, kiedy ten kraj leży w takim, a nie innym położeniu geograficznym, gdzie tego typu katastrofy są dosyć regularne i często się zdarzają. I tego mu nikt nie będzie chciał wybaczyć. Czy to może mieć wpływ na wybory, jakie będą miały miejsce w Turcji, plus sytuacja gospodarcza, hiperinflacja? Tak, to już zaczyna być kumulacja czynników, które mogą mieć wpływ na wynik wyborów, ale pytanie, jak opozycja cała będzie się prezentowała w tym wszystkim i czy on tylko przegra, czy też pozyska jakiegoś koalicjanta i będzie mógł dalej funkcjonować, sprawować władzę, czy też może dojdzie do siłowego przesunięcia akcentów władzy wbrew istniejącej obecnie tureckiej konstytucji. Ja tak dodam jeszcze adwokatem. Tam w Turcji on doszedł do władzy właśnie po trzęsieniu ziemi w 99 i wprowadził podatek od trzęsień ziemi, tam chyba około 1% PKB jest budżetu tego podatku, także to jest dosyć dużo, właśnie na zapobieganie i na watowanie później działalności w czasie po trzęsieniu ziemi, także tam dosyć duże środki były defraudowane. No zobaczymy, jak to będzie, dlatego wyłączyli Twitter między innymi tak. W Turcji. Ja jeszcze, jeżeli mogę, Adrianie, do ciebie, czy masz jeszcze jakieś pytanie, bo chcielibyśmy tak troszeczkę to usystematyzować, żeby, jeżeli już nie masz pytań, ja ci po prostu odbiorę prawo głosu, bo mamy tam pewien limit, więc jeżeli chcesz jeszcze zadać jakieś pytanie, to prosimy, a jeżeli nie, to nie, jeżeli nie masz nic przeciwko, już bym ci po prostu przekazał komu innemu głos. Wiesz co, ja właśnie wchodzę do samochodu, także będę później, może jeszcze się zgłoszę, ale to jeszcze pod koniec waszej rozmowy. Dobra, to dziękujemy ci. No, bardzo ci serdecznie dziękujemy i teraz oddajemy głos Pawłowi. No dokładnie. Cześć chłopaki. Cześć, dawno się nie słyszeliśmy. Cześć wszystkim.
Tak, chyba godzinę. Słuchajcie, bo jest kilka kwestii, w których myślę, że mogę się wypowiedzieć. Zgadzam się z kapitanem, jeżeli chodzi o Turcję. Wydaje mi się, znaczy trudno się nie zgadzać, bo to są pewne fakty, które się wydarzyły. Wydaje mi się, że Erdogan już przegrał wybory i to jest też nauczka dla niego, że pomimo tego, że wywodzi się z tureckiego bazaru, no to Amerykanie dali mu nauczkę, jak uprawiać politykę. Zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie, natomiast wydaje mi się, że to jest doskonałe wykorzystanie sytuacji przez nich. Te materiały, które się pojawiły, nie są przypadkowe w mojej ocenie. Wydaje mi się, że opozycja dojdzie do władzy, nastąpi zmiana. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi, tutaj były pytania odnośnie tego, odnośnie wizyty Bidena. Było, było. No ja mam, tak, tak. I słuchajcie, my się koncentrujemy na tej wizycie. Tutaj Mateusz mówił o tym, co Putin chce zrobić. To jest bardzo ciekawe, bo to w polskiej prasie się nie przebiło, natomiast on teraz spotyka się z każdym ugrupowaniem politycznym w Rosji. Od komunistów, skończywszy na nacjonalistach i tak dalej. I wydaje się, że coś ważnego chce skonsultować. No i oczywiście to jest taka wrzutka z mojej strony, że nie wiadomo co, ale coś ważnego. No ale niestety to tak wygląda. Nie wydaje mi się, żeby się spotykał, aby się spotykać. No ta ofensywa, w której wszyscy się spodziewali, już ruszyła albo za moment, znaczy to, co się dzieje, no to jest częścią ofensywy, albo za moment ruszy. Natomiast wydaje się, że no to są różne tropy, tak? Od tego, że on chce ogłosić faktycznie wojnę, no po jakieś jeszcze inne teorie spiskowe. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast zgadzam się z Mateuszem, że on będzie chciał przykryć Bidena. I będzie coś ogłoszone, jeszcze nie wiem co, ale nie spotykałby się ze wszystkimi partiami i nie konsultowałby, jeżeli nie chciałby jednak coś ogłosić, a tych spotkań jest bodajże chyba 6 czy 7 w przeciągu następnego tygodnia. Więc a patrząc na jego zdrowie, to wydaje mi się, że on sam będzie się spotykał, a nie jego sobowtóry. Tak, a więc no zobaczymy, jak to będzie. Dobra, słuchajcie, tyle chciałem dodać. Ja jeszcze Paweł dodam, że ostatnio, jak robiliśmy prasówkę z rosyjskiej prasy, to zmieniło się także wypowiedzi właśnie komunistów, o których wspomniałeś, że tak? podkreślali znacznie bardziej znaczenie samej takiej, wiecie, ideologiczne tej specjalnej operacji wojskowej, dając do zrozumienia, że jednak stoją murem za Putinem, więc a to też nie zawsze z komunistami tak było, że zawsze powiedzmy byli, nie wiem, zależni od Putina, tak? Wiesz co, on we wtorek chyba, no może, mogę się pomylić, bo tam ten daty, ale we wtorek chyba ma właśnie spotkanie z Ciuganowem, no i tam były właśnie takie informacje, że z jakiegoś powodu, wiesz, jemu zależy na tym, żeby komuniści popierali te jego decyzje, tak, żeby był tak jak gdyby wspólny front. Co on obieca jemu personalnie, jak to się, wiesz, odbędzie, no tu są znowuż, wiesz, bardzo dużo spekulacji, ale wydaje się, że coś będzie ogłoszone. I wydaje mi się, że to też nie jest jak gdyby przypadek. No inna sprawa, że jeżeli chodzi o tą, pewnie będziemy mówić o tej ofensywie, no tu jest bardzo dużo zagadek, bo ja i tutaj pewnie kapitan może się wypowie i inni wojskowi, bo ja nie rozumiem tego, co się dzieje obecnie, jeżeli chodzi o rosyjską ofensywę. Jestem zupełnym laikiem, lamerem, ale to, co się dzieje, no to wygląda z punktu widzenia Rosji źle. No ja czytam to, co na Telegramie publikują ci rosyjscy patrioci i powiedzmy ci blogerowi eksperci. No oni bardzo krytykują obecne działania, więc pewnie do tego wrócimy. Temat ofensywy będzie osobnym tutaj naszym jakby blokiem rozmowy, okay. Tak, więc na pewno poruszymy. Tak.
Ja z chęcią posłucham, bo tak jak mówię, ja tu nie jestem ekspertem, mam jakieś pojęcie, pewne blade o rosyjskiej ekonomii, natomiast jeżeli chodzi o te militaryjne rzeczy, to nie wiem, ale ja tego nie rozumiem, bo to wszystko wskazuje, że Rosjanie się skazują na porażkę i ja tego nie rozumiem dlaczego. Ale może się mylę. Od początku wojny w sumie, ale... No ale teraz wiesz, no teraz bardziej, no oni chcą ruszać w roztopach. Ja tego nie rozumiem. Nie, no, spokojnie, rozumiem. Przejdziemy. Natomiast jeszcze mamy także... Dziękuję tobie, Pawle, oczywiście. Dzięki. Natomiast mamy chyba jeszcze dwa pytania dodatkowe, jeśli dobrze widzę, Mateuszu. Tak jest. Pierwszy zgłaszał się Maciej, a potem będzie Zbigniew. Tak, jeśli... O. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Witamy. Ja mam taki, chciałbym wrócić do wątku naszej armii, tam zbrojenia związanego z tym oraz tam poruszanego tematu demografii i gospodarki. Chciałbym takie luźne przemyślenie na temat, że pomijamy aspekt, że na Ukrainę tak naprawdę broni społeczeństwo. Nie armia, nie politycy, tylko społeczeństwo. Społeczeństwo cały czas ma wolę obrony, wolę oporu i to na ich barkach spoczywa utrzymanie armii. Widzimy to, tam były procent poparcia dla armii był cały czas większy. Postulował tam około chyba 70% w porównaniu do polityków, którzy przez swoją korupcję bardzo podpadli. I czy przenosząc to nasze podwórko, nie powinniśmy opracować oddolnego systemu obrony cywilnej, który pozwoliłby podejść do sprawy w sposób profesjonalny? Jeżeli amator, nie mogę, bo to ciekawe pytanie, które zadał Maciek. Jak już się tak bierz do głosu, to pozwalam jak najbardziej. Nie, słuchajcie, bo to, co poruszył Maciek, jest dość ważnym tematem. No procent ludności, powiedzmy, kwestia, nie, morale Ukraińców jest bezdyskusyjne, jest ono bardzo wysokie. Jeżeli mówimy o Polsce, to ja w pewnym momencie, pamiętacie doskonale, gdy wchodziła kwestia z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Widziałem kilka spotów, które nie ukrywam, były dla, według mnie przynajmniej, to jest tylko moja prywatna ocena, przygotowane perfekcyjnie. Potem mieliśmy całe to zamieszanie w związku z ćwiczeniami rezerwy, które po części, czyli to też jest tylko moja prywatna opinia, troszeczkę myślałem, że mamy jednak mniejszy odsetek ludzi, którzy będą tą decyzję tak krytykować i dokładnie się w nią wczytają. Mam wrażenie, że u nas w kraju troszeczkę brakuje troszeczkę takiego stylu, powiedzmy, amerykańskiego. Mało mamy takich spotów, czy powiedzmy kampanii promocyjnych, czy po prostu może mnie ktoś wyprowadzi z wojskowych z błędu, powiedzmy aktywności wojskowych, komend, uzupełnień, żeby w profesjonalny sposób zachęcić ludzi, by wstąpili w szeregi wojska, czy przeszli to dobrowolne szkolenie. Zresztą to też ma chyba ważny aspekt, bo z jednej strony, nie wiem jak u was, ale wchodząc na poszczególne witryny choćby wojskowych komend uzupełnień i patrząc na grafiki, które są tam przedstawiane, no to nie ukrywam, że prezentują dość niski poziom, choć zdarzają się, powiedzmy, spoty i materiały, o których też przecież przed chwilą mówiłem, które są przygotowane perfekcyjnie. My nie możemy teraz pomijać kwestii obronnych w Polsce, bo żyjemy w takim, a nie innym okresie. U naszego wschodniego sąsiada to toczy się wojna, więc w interesie zarówno każdego z nas, jak i rządzących powinno być odnowienie takich właśnie struktur, choćby obrony cywilnej, o której Maćku wspominałeś, bo sam byłem przykładem, zadałem sobie trochę trudu, by w moim mieście zobaczyć, jak jesteśmy ewentualnie przygotowani na zagrożenie, bo uważam, że powinniśmy i powoli się wyzbywamy chyba tego takiego naszego polskiego sformułowania mądry Polak po szkodzie i zaczynamy w pewnych aspektach być mądrym Polakiem przed szkodą. I to, co zobaczyłem i potem przeanalizowałem w innych miastach, pisząc tam pisma z zapytaniem, jak to wygląda to po prostu kiepsko. Miejsc takich przygotowanych choćby do obrony ludności, choć jest mało. Myślę, że 90% społeczeństwa nie zna, powiedzmy, tych alarmów, syren alarmowych, które powinniśmy znać, więc tu długa jeszcze droga przed nami, żeby wybudować raz pełne zaufanie do armii i chęć
przeszkolenia się z zakresu choćby obsługi broni, choć uważam, że jeżeli jesteśmy państwem, które graniczy z Rosją, a na wschodzie na Ukrainie toczy się wojna, wprowadzenie może nie tak rygorystycznego, ale powiedzmy systemu polegającego choćby na zaczęciu w przyszłym czy w kolejnych latach, kończysz 18 lat, przechodzisz szkolenie wojskowe, nie roczne, ale może dwumiesięczne przez okres, czy trzymiesięczne przez okres wakacji, więc to by był ciekawy pomysł. Ale to jeszcze wracając do zaufania, to zaufanie do naszej armii, według przynajmniej sondaży i dostępnych danych, jest nadal duże. Jest znacznie większy odsetek ludzi, którzy stawiliby się, czy bronili naszego kraju. Choć nie ukrywać, że musimy im dać do tego możliwości, bo formy przeszkolenia tego typu, na przykład, które teraz, czyli trenuj z wojskiem weekendowe, w mojej ocenie są niewystarczające. Nie wiem jak Maćku, ciebie zapytam o to samo, jak ty oceniasz właśnie ewentualne przygotowanie polskiego społeczeństwa do konfliktu, który powiedzmy mógłby się wydarzyć lada dzień. Wiesz co, osobiście uważam, że jest zbyt mały kontakt bezpośredni wojsko, ewentualnie wojsko i społeczeństwo. Dużo więcej o tematyce wojskowej jesteśmy w stanie dowiedzieć jakichś ciekawych wywiadów z byłymi wojskowymi. Jest tam różne podcasty są na ten temat i nie masz obecnie, aktualnie, no nie wiem, jak tego dobrze określić, takich, ktoś zaprasza cię na spot, tak jak wspomniałeś, spotem, tu i tu organizujemy szkolenie, wpadnijcie z rodziną, z dzieciakami, wytłumaczymy pierwszą pomoc, obsługę broni, jak się zachowywać w elementach, w sytuacjach kryzysowych. To niekoniecznie musi być wojna, ale wystarczy wypadek komunikacyjny, powódź, pożar, jakieś inne niebezpieczne zdarzenia. Wiesz, mi chodzi bardziej o to, bo możemy podzielić tak naprawdę społeczeństwo na dwie grupy. Ludzie, którzy chcą i są w 100% powiedzmy zaangażowani w chęć obrony kraju i mówię tu na przykład o dobrym pomyśle, jakie było stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, a dwa ludzie, którzy z jednej strony powinni przejść przeszkolenie wojskowe i ja rozumiem po części to zamieszanie, które wybuchło jakiś czas temu, czyli ja sam, słuchajcie, otrzymałem wezwanie na ponadmiesięczne szkolenie, po czym po 3-4 dniach dostałem informację z WKU, że jednak była pomyłka i rozumiem po części ludzi, którzy raz prowadzą biznesy, czy jakąś działalność, czy po prostu pracują, czy wychowują dzieci i nie mogliby się stawić na tego typu szkolenie, choć to podkreślam dwa razy, cała ta szopka medialna była troszeczkę, powiedzmy, rozdmuchana, więc albo wprowadzamy jakiś system, kończysz 18 czy 19 lat, idziesz na takie przeszkolenie wojskowe, albo w 100% doceniamy ludzi, którzy pomimo pracy i rodziny chcą się w to zaangażować, czyli na przykład mówię tutaj o WOT-owcach, którzy w mojej przynajmniej ocenie powinni otrzymywać znacznie większe wynagrodzenie, poświęcając wolny czas, ale no to jest kwestia dyskusji i kwestia przeanalizowania to po prostu z osobami odpowiedzialnymi za to w polskim wojsku. Wiesz, to jest też, można kwestię zwrócić uwagę taką, że załóżmy 10% ludzi jest chętnych do walki, 10% będzie chciało uciec, zostaje te 80-60%, które chcą pomóc, ale boją się walczyć i umieć takich ludzi wykorzystać do pracy w logistyce, zabezpieczeniu, produkcji jakichś tam bezpośrednich, nawet opatrunków czy siatek maskujących, żeby umieć planowanie i zarządzanie w sytuacji kryzysowej, żeby były jakieś przewidziane działania, a nie będzie tak, jak zazwyczaj jest pospolite ruszenie ad hoc, oddolne inicjatywy to zapewniają. No wiesz, dlatego gdy wybuchła wojna na Ukrainie i powiedzmy, widziałem artykuły z oburzeniem poszczególnych, powiedzmy, polityków, że zaczyna się sprawdzanie, nie wiem, miejsc do ewentualnego ukrycia się ludności cywilnej, możliwości stworzenia jakiegoś, powiedzmy, schronu czy bunkra, że to jest jakieś wprowadzanie atmosfery wojennej, to uważam, że to powinno być już robione na bieżąco, a z tego, co wiem, to dopiero część samorządów dopiero się za to zabiera. Rok, gdzie zaraz będzie rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Chciałbym, żeby to chyba, nie chcę was wprowadzać w błąd, ale była kiedyś taka, jak to się mówi, przypowieść, czy tam jakaś taka, powiedzmy, krótka anegdota, chyba o jednym z niemieckich kanclerzy czy cesarzy, którego w nocy obudzili, powiedzieli, że Francja ich zaatakowała, on tylko powiedział, proszę wyjąć dokumenty,
instrukcję z czwartej szuflady i poszedł spać. Więc ja bym chciał, żeby tak było przygotowane, powiedzmy, polskie społeczeństwo i polski rząd. Nie wiem, Maćku, mówię tu do kapitana, czy ty chcesz jeszcze w tej kwestii coś? No, ja może jeszcze dam jedno zdanie od siebie. Pamiętajcie, że mamy rok wyborczy. Czyli każda akcja, jaka jest robiona, będzie rozdmuchiwana, będzie szukanie każdego błędu i windowanie tego, żeby po prostu zdyskredytować tych, którzy rządzą, kosztem tych, którzy mają przyjść do władzy. Więc jakikolwiek ruch w tym roku, cokolwiek chcieliby robić, no to się będzie kończyło zawsze tak samo. Czy to będzie realne danie dupy za przeproszeniem, gdzie teraz było trochę zamieszania, ale nawet będą robione, że tak powiem, ustawki i insynuacje po to, żeby po prostu zdyskredytować tych, co rządzą, no bo mamy kampanię, nie? Więc akurat ten rok będzie taki, że co się nie wydarzy, to będzie źle. To jest raz, że rok wyborczy rządzi się swoimi wrednymi prawami, ale dwa, Polska od lat zmaga się z problemem koncepcyjnym. My na tą chwilę nie mamy żadnej spójnej koncepcji ani strategii obrony, systemu obrony państwa. To jest wielopłaszczyznowy system łączący w sobie elementy planistyczne, elementy sztabowe, elementy wykonawcze, czyli przede wszystkim siły zbrojne i cały obszar współpracy, czyli na przykład przemysł zbrojeniowy, program mobilizacji gospodarki, innego rodzaju elementy wsparcia, które potrzebują wojska operacyjne. Na początek mamy Wojska Obrony Terytorialnej, ale również cała obrona cywilna, której teraz oficjalnie komendantem w Polsce jest komendant Państwowej Straży Pożarnej, ale obrona cywilna jest kompletnie rozmontowana po tym, jak ona kiedyś jako tako za czasów PRL-u się prezentowała i została a. zaniedbana, b. zlikwidowana, c. rozkradziona, bo mówię tu na przykład o różnego rodzaju magazynach, a część z tych spraw została przejęta przez lokalne samorządy, coś niby trafiło do dawnej Agencji Rezerw Materiałowych, teraz Agencja Rezerw Strategicznych. Kompletny rozpizdziaj. To trzeba ująć kompletnie od nowa i w przeciwieństwie do czasów PRL-u to musi zachowywać właściwe podejście do czego? Do własności prywatnej osób i firm. Bo to nie są czasy, kiedy wszystkie firmy były państwowe albo spółdzielnie, na które można było nałożyć pewne kontrybucje, jeżeli chodzi o ludzi i sprzęt. Teraz to wygląda inaczej. I tu warto się przyjrzeć doświadczeniom innych krajów demokratycznych, w których podstawą jest jednak kapitalizm. I tu czy przykład niemiecki, czy holenderski, czy angielski byłby jak najbardziej, o, szwedzki też, jak najbardziej na miejscu. Mamy w tym zakresie duże opóźnienia. Ponadto w ramach tego systemu obrony cywilnej można wykorzystać na całe szczęście już ten element, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej, które no, zidentyfikowały wiele spraw, jakie są zarówno bazą materiałową, sprzętowo, potencjałów na swoich województwach, ale oni sami nie są w stanie sobie z tym poradzić. I teraz idąc od samej góry, system mobilizacyjny, bardzo ważna i tajna sprawa. Kto jest mobilizowany do armii, kto zostaje w ramach specjalistycznych, uzbrojonych formacji ochrony i będzie na przykład chronił infrastrukturę krytyczną typu ujęcia wody, magazyny paliw itd., itd. Bo on nie powinien pójść do armii, powinien zostać tu i wykonywać te rzeczy, ma broń, jest od razu, powinna być jakaś forma militaryzacji tego przygotowana. Jakieś takie rzeczy są, czy dobre do końca, tego nie wiem. Do tego wszystkiego właśnie formacje obrony cywilnej, które będą, tak jak teraz w przypadku trzęsienia ziemi w Turcji, powinny przy zakładach pracy, przy samorządach od razu być otwierane właściwe magazyny, właściwi ludzie, którzy wiedzą, kierują się tam, pobierają sprzęt, przydzielani są przełożeni i idą pod oddziałami, grupami, obojętnie jak to nazwać, wspomagać zorganizowane działania mające na celu zlikwidowanie skutków takiej tragedii, tudzież w czasie wojny odpowiednie wsparcie, nie wiem, w dystrybucji żywności, wody,
nawet wspomaganie w budowaniu, jeżeli trzeba, umocnień polowych albo ukryć biernych dla ludności, jeżeli chodzi o zwiększenie odporności na bombardowania takimi, załóżmy, dronami Szahid na zapleczu frontu. Nie mamy tego. To trzeba zrobić. Jeżeli chodzi o Ukrainę, powiedziałeś, zadając pytanie Macieju, że bardzo ci się spodobało to i że społeczeństwo broni Ukrainy. Tam jest troszkę jeszcze inaczej. W 2014 roku siły zbrojne Ukrainy liczyły około 35 tysięcy żołnierzy, bo agentura i politycy wspólnie, działając ręka w rękę, ograniczali cały czas tą realną siłę armii ukraińskiej, bo taki był cel Moskwy. I kiedy doszło do zielonych ludzików, to spontaniczne działania ludzi, czyli narodu ukraińskiego, społeczeństwa ukraińskiego, ten wolontariat, który nabrał już tak zorganizowanej formy, że oni odpowiadają za w chwili obecnej 25-30% procesu zaopatrywania zarówno w środki finansowe, jak i w środki materiałowe armii ukraińskiej. To oni wymusili to, żeby pewne rzeczy były robione dobrze, żeby te buty, które zamawiane dla wojska, były lepsze, a nie szmelc w rosyjskim stylu, albo raczej jeszcze radzieckim. To rzeczywiście społeczeństwo wymusiło to, aby prawie upadłe państwo, jakim była Ukraina, wdrożyło system błyskawicznych reform organizacyjnych w zakresie obronności i odbudowało swoją armię do poziomu takiego, że gdy 24 lutego Rosjanie zaatakowali, byli w stanie w ciągu 2 tygodni rozbudować tą armię ze 120 około tysięcy do 250, następnie do 500 w skali kolejnych 3 tygodni, a w tej chwili mają zmobilizowanych łącznie 700 tysięcy ludzi i jeszcze mają pewne rezerwy ludzkie, ale teraz już podchodzą do tej mobilizacji, jakby to powiedzieć, bardziej wybiórczo. Zobaczymy, jak do końca sobie z tym poradzą, ale też mają wielki problem demograficzny, bo Rosjanom zależy na dosłownie eksterminacji na ludności ukraińskiej na terenach przez nich zajętych. Dlatego dochodzi do wywózki w głąb Rosji Ukraińców, którzy nie deklarowali się jako chętni do bycia częścią szerokiego rozumianego narodu radzieckiego, rosyjskiego obecnie. I tu pod tym względem rzeczywiście przykre, że do takiego czegoś musiało dojść, że państwo nie domagało i to społeczeństwo odpaliło cały ten proces, ale z drugiej strony można z zazdrością patrzeć na tą formę samoorganizowania się. Z tym, że pamiętajmy, Polacy mają tą zdolność do tego, by organizowali się w przypadku, kiedy jest jeden zdefiniowany zewnętrzny wróg, to zawsze nam się w większości udawało i moglibyśmy na to liczyć, ale jesteśmy już zbyt wysoko rozwiniętym społeczeństwem, mimo naszych wad, byśmy tylko na to się mogli zdawać i trzeba sobie szykować te rzeczy odpowiednio wcześniej. Zaplecze do wykorzystania jest, bo ludzie opuszczający służby mundurowe, zarówno te podległe Ministerstwu Obrony, jak i te podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, to jest potężny zasób ludzki, który można w zorganizowany sposób na poziomach samorządów oraz centralnych zaangażować w proces tworzenia systemu obrony państwa, systemu obrony cywilnej, z różnymi elementami, które mogą być potrzebne, łącznie nawet z obserwacją dziwnych zjawisk związanych z wędrówką biegunów. To nie jest wcale śmieszne, jeżeli bieguny magnetyczne się w tym momencie, mamy 3 zamiast 2, wędrują i mają wpływ na sytuację tektoniczną, na pogodę, na pracę urządzeń elektronicznych i tak dalej. Sytuacja związana z różnego rodzaju erupcjami i wyrzutami materii ze Słońca i oddziaływaniem tego na to, co się dzieje na Ziemi, też należy obserwować i wpleść te rzeczy w system obrony cywilnej, bo to może też dotyczyć tego typu zjawisk i katastrof, albo je wywoływać, te, które są przypisane dotychczas dla aktywności obrony cywilnej, i tą obronę cywilną właściwą wykreować. Ale sposób komunikacji wszystkiego do społeczeństwa musi być odpowiedni, bo jeżeli się robi najpierw wysyłkę
i że tyle i tyle osób zostanie powołanych, tylu i tylu obywateli, to sorry, ale to jest sposób komunikowania pięści do nosa, że ma do niego jakiegoś focha. Sorry. Błędy w komunikacji pomiędzy instytucjami centralnymi Ministerstwa Obrony a społeczeństwem są przeokrutne. A rzesza ludzi, specjalistów z branży, którzy bardzo by chcieli pomóc w naprawieniu, w skonstruowaniu tego typu w ogóle komunikacji jest duża. Sam z wieloma rozmawiałem, wielu do mnie się na przykład odzywa i wiem, jak to jest. Nawet to tutaj, że taki ktoś jak Mateusz stworzył War Newsa, zgromadził ponad 100 tysięcy osób interesujących się tym, co na War Newsie się pojawia, na Twitterze, który jest bardzo opiniotwórczym medium, który jest bazą do aktywności dziennikarskiej. Pamiętajmy o tym. Dziennikarstwo współczesne to w 50% dziennikarstwo twitterowe. Dziennikarz obserwuje to, co na Twitterze się pojawiło, jakie się pojawiło, robi z tego użytek, pojawia się to w zmienionej formie w mediach głównego nurtu i to oddziaływuje na społeczeństwo. Można wiele zrobić, tylko trzeba to zacząć robić z głową, a nie z zakąską. I tacy ludzie jak ja, jak obecny tu Maciej Korowaj, parę innych osób, które mają doświadczenie, które może łączyć, bo tak jak ja łączę świat cywila i świat wojska, rozumiem obydwa te światy, poruszam się płynnie. Takich osób jest więcej. Można to robić, tylko trzeba to robić sensem. Ponadto trzeba tym ludziom dać odpowiednią zachętę do tego, żeby chcieli coś robić. I na koniec najważniejsze. Nasz kraj, Polska, musi być takim miejscem na mapie świata, żebyśmy my, jako Polacy i obywatele, chcieli tego kraju bronić, żebyśmy czuli, że to jest to miejsce właściwe na ziemi. A wiele działań związanych z tym, jak nasz kraj funkcjonuje, nie zachęca do tego typu ofiarności obywateli, co jest dla mnie, jako patrioty, bolesne. No dobrze, jeśli nikt nie ma... Myślę, że w tym temacie jeszcze zapewne będą się pojawiać pytania, natomiast kolejne pytanie, jeśli... Maton, wejdę ci w słowo. Maczku, zawsze, Maczku, czy czujesz, że na twoje pytania były odpowiedzi? Pozwolisz, że odbiorę ci już głos i przekażę kolejnej osobie. W kolejce był Zbigniew, bo słuchajcie, nie będę już tam powtarzał, ale po prostu jeżeli już nie będzie pytania, to będę po prostu już odbierał głos, bo Twitter niestety daje ograniczone możliwość nadania mówcom, więc Zbigniew, tobie oddaję głos. Maćku, bardzo ci serdecznie dziękujemy za to pytanie, bardzo cenne. Witam wszystkich, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Słychać. Robiłem sobie notatki przed z tych dyskusji, które tu były prowadzone i mam takich parę, jakby mam pytania, ale do pytań dojdę na końcu, natomiast mam przemyślenia odnośnie tego, że pewne rzeczy zaczęły się dziać w kontekście tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej i w ogóle budowy armii w Polsce. Chciałbym przypomnieć, że właściwie jeszcze, nie wiem, 2, 3, 4 lata temu były partie, teoretycznie poważne partie, które miały w sumie, można policzyć, że miały około 25-30%, jeżeli się zsumuje, jakby sumarycznie ich poparcie w społeczeństwie, które mówiły jasno odnośnie, nie wiem, zamknięcia czy likwidacji armii, że po co nam czołgi, budujmy szpitale. Więc to też jakby pokazuje ten klimat, który był 2-3 lata temu, czy nawet, czy jeszcze wcześniej, więc to społeczeństwo jakby też wyszło z 89, no armia nie miała dobrej marki, chociaż i tak miała najlepszą ze wszystkich innych instytucji, ale te instytucje siłowe źle się kojarzyły. Więc to jest ten problem, który gdzieś tam się pojawił. Moim zdaniem wojna na Ukrainie zaczęła się w 2014 roku i dzisiaj tylko widać, że Ukraińcy odrobili zadanie domowe i przygotowali się najlepiej, jak tylko mogli do tej wojny, czego nie można powiedzieć o Rosjanach. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że jakby w kontekście klimatu, czy politycznego, czy tego, który się dzieje w Polsce, tutaj też była o tym mowa, że to jest rok wyborczy. Tak, najgorsze jest to, że wiele partii, każda z partii, które ktokolwiek by nie był przy władzy, wykorzystuje pewne błędy, które
sama też najprawdopodobniej by popełniła przy realizacji pewnych zadań do swoich własnych, partykularnych interesów, mimo że odbywa się to kosztem bardzo często instytucji, które powinny mieć, no, jakby to powiedzieć, niekwestionowaną pozycję. Przypomnę tutaj nagonkę na Straż Graniczną i poprzez wywołany kryzys na granicy z Białorusią. Dzisiaj wiemy już, po co został wywołany ten kryzys, czemu on miał służyć, ale mimo to cały czas wielu polityków wykorzystuje to do swojego partykularnego interesu, żeby ugrać w jedną czy w drugą stronę. Natomiast ja mam pytanie jedno, bo tutaj była mowa o tym w kontekście tego, jak Stany Zjednoczone, jakby zaznaczenie tego, że Polska na tej mapie, na którą patrzy Stany Zjednoczone, Polska zaczyna się stawać jakąś taką, no nie wiem, czy istotną pozycją, albo istotniejszą niż jeszcze była jakiś czas temu. I z drugiej strony, że musimy pamiętać, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Mam pytanie do panów. Mając na uwadze w pamięci to, że Unia Europejska właściwie, i co do tego nie ma dwóch zdania, wcześniej Wspólnota Węgla i Stali powstała w opozycji do Stanów Zjednoczonych, żeby w jakiś sposób kraje europejskie mogły zacząć konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, to mając na uwadze to, że potem wprowadzenie euro, czyli cały świat inwestuje w dolara, nagle pojawia się euro. Czy ta rozgrywka, którą tam grę, którą prowadzą Stany Zjednoczone, oczywiście na osłabienie Rosji, co do tego nie ma dwóch zdań, na wybicie ich zębów przy pomocy Ukrainy, co też moim zdaniem pokazuje, że moim zdaniem jeszcze tutaj też jest pytanie, 10 lat temu czy 20 lat temu mielibyśmy tutaj wojska amerykańskie, które by stało na granicy, a dzisiaj Rosja już jest na tyle mimo wszystko słaba, że ten konflikt można spokojnie wyoutsourcować, czy zrobić go, kolokwialnie rzecz ujmując, rękoma Ukraińców przy wsparciu państw europejskich i ich pomocy, przy pomocy, a Stany Zjednoczone pełnią rolę takiego, powiedzmy, logistyka, czy kierującego tym ruchem. I wracając do mojego pytania, tutaj padła informacja, że Stany Zjednoczone w tej pomocy na realizację Ukrainy stawiają państwa Francja, Polska plus Niemcy. I mi zawsze nasuwa się takie stwierdzenie, że jest takie pojęcie jak zapomnianego, to się nazywa zapomniany sojusznik Francji. Tym zapomnianym sojusznikiem Francji do momentu rozbiorów zawsze była Polska, która zawsze w tym układzie Francja, Polska szachowała Niemcy. Jakieś zręby tej współpracy były w okresie międzywojennym, co to też wiemy. Natomiast pytanie jest teraz takie, czy ten rozkład akcentów, który tutaj panowie wymienili, Francja, Polska i Niemcy, czy nie ma też służyć temu, żeby w jakiś sposób osłabić pozycję Niemiec w tym konglomeracie Unii Europejskiej, nie dezintegrując go, ale jakby pokazując, że jednak ten układ sił może być troszeczkę inny. To patrzę z tych wszystkich rzeczy, które mam, patrzyłem sobie, tylko sobie przelecę sobie kartkę. Znaczy, to... jeśli tak chwilowo, że tak powiem, dasz takie lekkie dojście do głosu. Ja nie wiem, czy to bardziej nie jest na tej zasadzie, że Niemcy sobie bardziej same to zrobiły niż bardziej Stany Zjednoczone to chciały, no bo nie da się nie wspomnieć o tym, że to właśnie niemieckie reakcje jakby przez od początku wojny przesądzają o tym, że pozycja Niemiec jest, no, względem tego, co było przed wojną, a co jest teraz, właściwie nie przed wojną, co przed inwazją. Czasami warto powiedzieć te różnice między tym słownictwem, ale ta pozycja bardziej bym powiedział, że jest słabsza właśnie z samych powodu Niemiec i to z ich winy, ale to już oddaję głos. Tylko ja pytanie mogę, tak? Dobra, tylko mam jedno pytanie, a propos tego, tylko tutaj jedną krótką rzecz ad vocem. Uważam akurat, że Niemcy swoją postawą pokazują jedno, że one nie mają wyjścia. Jeżeli zdajemy sobie sprawę o tym, że Niemcy i aktywnie związują się gospodarczo z Rosją od początku lat 90., a moim zdaniem wcześniej, i to widać bardzo, bardzo ładnie, to widać przy wprowadzaniu stanu wojennego i reakcji na stan wojenny w Polsce,
80-tych latach, jeżeli będę miał możliwość, to jeszcze o tym opowiem, bo tam jest to bardzo jaskrawo pokazane, to ja uważam, że Niemcy nie mają wyjścia, bo pod kątem, moim zdaniem, pieniędzy, finansów, kwitów na starą nomenklaturę, tak zwaną polityczną, Niemcy są w tym momencie, mają ogromny kłopot. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Pawle, bo ty się zgłaszasz, czy chcesz w tej tak, kwestii Tak, ja mam jakoś... pytanie, do kogo pytanie masz, bo mogę odpowiedzieć na część. I na tą część, którą odpowiem, myślę, że będzie kontrowersyjnie, jak często. Bo mówiłeś, że Niemcy zaangażowali się we współpracę z Rosją w 80-tych latach. Ja myślę, że już 10 lat wcześniej się zaangażowali. Czyli w momencie, kiedy była decyzja o właśnie współpracy i kooperacji odnośnie surowców. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego oni się zaangażowali? Myślę, że powód jest dosyć prosty. Niemcy starali się wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy, a szczególnie chcieli, żeby wojska amerykańskie nie stacjonowały na ich terytorium. Pamiętajmy, my to postrzegamy i to często się o tym mówi, że to jest jak gdyby obrona Niemiec, no ale to są wojska okupacyjne. I niestety wielu Niemców tak to postrzega. Jeżeli się, może nie jest oficjalne, ale jeżeli się porozmawia często prywatnie z tymi politykami, to oni tak to deklarują. I to jest jedna rzecz. Paweł, a mogę ci wejść zdanie co do twojej tezy? Zawsze to możesz. Ja bym jeszcze się cofnął, no bo już polityka Adenauera była taka. Tak, powiedzmy... tak. Nie, no masz rację, natomiast wiesz, no to były jakieś tam zaczątki, tak? Można powiedzieć, że dopiero później się to zaczęło na taką większą skalę i to jest pewna kontynuacja. No i teraz, jeżeli to wiemy, no to możemy sobie i zdajemy sobie z tego sprawę, to wtedy wszystko staje się jak gdyby bardziej jaśniejsze. No dlaczego Niemcy się zachowują tak, a nie inaczej? No jeżeli oni chcą wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy, no to nie będą popierać albo będą robić wszystko, żeby w stosunku do tej wojny być w jakimś tam stopniu przyjaźni, ale nie za bardzo, nie? No i to tak obecnie wygląda, tak? Pamiętajmy... Paweł, tylko, o, przepraszam, Maciek, to ja cię, nie wiem, czy ty chcesz, czy ja, czy ja czy mogę... Jeśli pozwolisz, bo się trochę potem wyłączę na moment. To da. Mhm. Jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie kapitana, bo tu mówił bardzo mądre rzeczy, no i chciałem powiedzieć, że z większością się muszę zgodzić. Dzięki. Odnośnie no tego, co było wcześniej, tak? No trudno w ogóle cokolwiek z tym polemizować. A no jeżeli chodzi o naszą obronność, tak, no więc to tyle z państwa. Ja przypomnę, że pierwszy kontrakt na zaopatrzenie w gaz dla kraju zachodniego względem bloku Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Układu Warszawskiego to był 67 rok dla Austrii. Wcześniej od 65 roku zaczęto nad tym intensywnie pracować. I od tamtej pory Rosjanie tak konstruowali swoje wydobycie gazu, aby ono szło przede wszystkim na sprzedaż, na eksport celem pozyskiwania dewiz, niż na przykład na gazyfikację wewnętrzną kraju Rad, gdzie już o wiele lepiej to wszystko było organizowane, chociażby w takiej Polsce czy DDR-u, który miał być wizytówką dobrobytu przecież socjalizmu. I teraz do tego wszystkiego dodając intensywne działania agenturalne, zwłaszcza Stasi na terenie Niemiec i Austrii, plus działania na to wszystko nakładane KGB, plus oczywiście jeszcze polski wywiad sobie bardzo dobrze z tym radził, Bułgarzy w niektórych kwestiach również sobie radzili, to powodowało, że w chwili obecnej pod wieloma względami należy uznać pewne grupy społeczne, w tym właśnie polityków obecnie sprawujących władzę w Niemczech, zarówno na poziomie landów, jak i centralnym, za zinfiltrowanych przez agenturę jeszcze radziecką, przekazani płynnie, na których są kwity dokumenty powodujące, że Rosja może ich wykorzystywać w sposób, jaki jest jej bardziej ku temu potrzebny. I mamy do czynienia z
chwilą, kiedy po raz pierwszy od bardzo dawna Amerykanie zaczynają wykorzystywać swoją wiedzę o tym stanie rzeczy, które opisałem w Niemczech, Austrii i tak dalej, do tego, by wpływać zakulisowo na to, co się dzieje w tych krajach, aby uzyskać efekt właściwy dla nich. Jeżeli teraz efektem właściwym jest wymuszenie wsparcia dla Ukrainy wśród takich krajów jak Niemcy, czy nawet Francja, co do której Le Monde właśnie świeżo popełnił bardzo mocny artykuł o korupcji politycznej wykonanej przez Rosjan we Francji oraz korupcji gospodarczej, gdzie też pozyskali duży dostęp do elit politycznych i gospodarczych francuskich, to mamy teraz taki okres oczyszczenia, albo raczej szansę na pewne oczyszczenie w tym zakresie, bo tak, a nie inaczej wykreowała się sytuacja w przestrzeni dyplomacji i w przestrzeni sojuszniczej, no bo NATO tak to też na to oddziaływuje, i wewnętrzna sytuacja w Unii Europejskiej, gdzie przypomnijmy, ostatnie 20 lat decyzją prosocjalnych rządów przekuwano cały czas miecze na lemiesze i jeszcze wrzucano w to bardzo silny element ochrony środowiska. I teraz to wszystko powoduje, że pomoc dla Ukrainy w obronie przed agresją rosyjską nie jest taka, jakby była, gdyby racjonalnie utrzymywano poziom zapasów i cele obronne sojuszu i krajów tworzących ten sojusz w Europie. Zmagamy się ze skutkami kilkudziesięcioletniej akcji rosyjskich służb mających na celu osłabienie, wielopiętrowe wręcz i wielopoziomowe osłabienie zdolności obronnych krajów i organizacji. I w różnych krajach różnie im się to udało, ale wszędzie poleciały budżety po upadku muru berlińskiego, budżety obronne poleciały na łeb, na szyję, na pysk. Posłużyły do tego, aby powstały transfery socjalne w tych krajach, które pozwoliły najpierw zyskać władzę rządom lewicowym, często zinfiltrowanym przez agenturę rosyjską, jak się teraz okazało, a następnie długofalowo utrzymać tą władzę. I dopiero dochodzi co jakiś czas właśnie do zmian bardziej na prawicowe ugrupowania, które podnosiły, albo bardziej prawicowe, podnosiły kwestie bezpieczeństwa i zabezpieczania się przed tym, co sobą prezentuje Rosja, ale było to dławione na wielu poziomach, zwłaszcza przez główne media, jak i to, że bardzo często w końcu te nowe, młode pokolenia, również nawet takich zielonych w Niemczech, zrozumiały, gdzie istnieje większe zagrożenie dla nawet tego zielonego ładu, jakiego są zwolennikami, i że to zagrożenie przychodzi ze wschodu, ale to musiało dojść do generacyjnej zmiany pokoleniowej ludzi. I teraz, kiedy to, że Polska od dawna wołała, że to zagrożenie jest ze strony rosyjskiej cały czas i rośnie, o czym reszta świata nie chciała pamiętać, pomimo tego, że w 2008 w Monachium powiedział Putin to, co powiedział, że sklasyfikował nas jako przeciwników Rosji, to teraz jest szansa na pewne oczyszczenie w różnych krajach, w różnym stopniu względem tego, co potrzebują. Ja jestem zafascynowany tym, jak robi to obecnie Holandia, pomagając sprzętowo i finansowo, a wszystko jest elementem, jak dla mnie, zimnej, kalkulowanej zemsty za zestrzelenie samolotu MH17. Podoba mi się, jak to robi Finlandia, która przez wiele lat po II wojnie światowej była polem wręcz chamskiego oddziaływania radzieckich służb, bo potrafili porywać polityków z domów i się ich pozbywać, jeżeli ktoś im nie odpowiadał. Jak w tej chwili reagują Szwedzi, jak fajnie reagują Norwegowie i państwa bałtyckie. Również to, co robi Rumunia, jest według mnie w tej chwili bardzo fajną sprawą, a wisienką na torcie jest to, że przywódca Serbii ostatnio powiedział, że nie będą mieli innego wyjścia i będą musieli też jakąś formę sankcji względem Rosji wdrożyć, bo niestety taka jest presja międzynarodowa. I tu jest wiele rzeczy, które się dzieją. Świat zmienia się na naszych oczach, oby zmienił się w dobrą stronę.
To ja jeszcze od siebie, Maćku, dodam i tu się pewnie Zbigniew ze mną zgodzi, bo wiele publikacji u nich też można znaleźć. Proces nadawania Rosji ludzkiej twarzy trwał od lat. Zresztą historia lubi się powtarzać. Identyczną, analogiczną sytuację mieliśmy w roku 1920, tak zwane potem także stworzenie takiego hasła pożytecznych idiotów, czyli działanie aparatu wywiadowczego Rosjan na całym świecie doprowadzały po prostu do ocieplania wizerunku Rosjan i usprawiedliwiania ich wszelakich decyzji, więc Zbigniew na pewno tutaj, jak zaraz jeszcze kilka słów doda, potwierdzi to, co mówię. Zresztą słuchajcie, jest masa naprawdę publikacji, jeżeli cofniemy się w różnego rodzaju konflikty, czyli od powiedzmy Afganistanu po II wojnę światową, po jeszcze wcześniejsze choćby Bitwę Warszawską, działania rosyjskie były podobne. Budowanie tak zwanego sztucznego pacyfizmu w krajach, które mogłyby zareagować na ich agresywną politykę, było, jest i prawdopodobnie tak będzie. I to, co wspominał Maciek, czyli takie w naszym interesie i w interesie dzisiaj Polski jest wykorzystywanie tej pozycji, którą przez ten rok wybudowaliśmy sobie w świecie, i głośne krzyczenie do wszystkich naszych partnerów, sąsiadów o tym, czym tak naprawdę jest Rosja. My nie możemy dzisiaj, pozwalać sobie na głosy w Unii Europejskiej i przypomnijmy, że one nadal są, to co Maciek wspominał, masa polityków związanych z szeroko pojętą lewicą cały czas nawołuje do jakichkolwiek, powiedzmy, rozmów, negocjacji i te wystąpienia choćby w Europarlamencie można sobie prześledzić, więc schemat pozostał i mam nadzieję, że to jest dość ciekawy temat, więc mam nadzieję, że tu może przy współpracy z Maćkiem, ze Zbyszkiem i z Pawłem uda nam się jakiś materiał na ten temat, powiedzmy, takiej spojrzenia szerokiego, spojrzenia na akcję dezinformacyjną służb rosyjskich, bo to jest naprawdę ciekawe. I słuchajcie, nie wiem, czy teraz sam sobie u części z was nie nagrabię, ale jest świetny, naprawdę dokument, który potrafię obejrzeć 2 czy 3 razy do roku, nakręcony o dziwo przez osobę, która teraz jest często kojarzona ze środowiskiem jakimś prorosyjskim. Mówię tu o Grzegorzu Braunu, w którym dokumencie de facto wystąpiła też Anna Applebaum. Jest to 4-odcinkowy chyba dokument, nie chcę skłamać, od Lenina do Putina. I tam część tych kwestii jest poruszana. Więc ja go z mojej strony polecam. I tu jeszcze bym oddał na pewno głos Zbigniewowi. Paweł, zaraz tobie, bo Zbigniew na pewno coś w tej kwestii nam jeszcze ciekawego powie. Znaczy tak, ja w 100% się zgadzam. Ta agentura jest, co do tego nie ma dwóch zdań, bo tak jak zawsze dyplomacja rosyjska, tam gdzie szły pieniądze, szły inwestycje, szła korupcja. Więc to jest oczywiste. Pytanie jest też jedno. Moim zdaniem w Niemczech idzie teraz zmiana pokoleniowa polityków tych 35-40 lat i oni są naprawdę głodni stanowisk, głodni władzy i moim zdaniem na swoim podwórku bardzo pryncypialnie i bardzo brutalnie wykorzystają te powiązania, które są były pomiędzy politykami Niemiec, Francji i wreszcie starej Unii. I wykorzystają to po prostu, żeby ich odsunąć od władzy. Co do tego nie ma dwóch zdań. W kontekście tego, co mówiłem odnośnie wprowadzenia stanu wojennego, to myślę, że to minuta i półtorej i dłużej mi to nie zajmie. Kiedy wybuchła 24 lutego, kiedy wybuchł konflikt, profesor Patryk Pleskot, zrobiłem z nim pokój na temat stosunków Stanów Zjednoczonych i Europy do stanu wojennego. I tam w telegraficznym skrócie postawa Stanów Zjednoczonych była następująca. Twarde sankcje ekonomiczne, gospodarcze, polityczne, żeby doprowadzić albo osłabić jak najszybciej PRL i przede wszystkim Rosję, która stała za PRL-em. Stanowisko Francji, no to Francuzi jak zwykle jedno mówią, drugie robią, ale generalnie z jednej strony krzyczą, z drugiej strony podpisują kontrakty i dogadują się z Rosjanami. Natomiast bardzo charakterystyczna była postawa Niemiec w 1981 roku, gdzie Niemcy wprost mówili, słuchajcie, nie wariujmy, nie wprowadzajmy żadnych ostrych sankcji, ponieważ te ostre sankcje uderzą w zwykłych obywateli, w zwykłe społeczeństwa. Róbmy interesy, róbmy kontrakty, a my jako demokratyczny
demokratyczna część Europy, będziemy wspierali organizacje i będziemy wspierali ludzi, którzy tam na miejscu opozycję demokratyczną będziemy wspierali, będziemy finansowali, ale pamiętajmy o, że tak powiem, że musimy mieć na to pieniądze, a te pieniądze będziemy mieli z tego powodu, że jesteśmy, że handlujemy z Rosją, no a w tle jest budowa, była budowa jednego z gazociągów, więc jak wybuchł konflikt, znaczy jak patrzyłem na budowę Nord Stream 1, Nord Stream 2, zastanawiałem się, co jeszcze, co się musi wydarzyć i powiem więcej, ja idę o zakład, możemy to zweryfikować sobie za jakiś czas, jak skończy się wojna, moim zdaniem Niemcy, Wielka Brytania, znaczy Niemcy, może Wielka Brytania, Francja i w ogóle Stara Unia nagle stwierdzi i odkryje, że Rosja to jest kraj barbarzyński, bandycki i przestępczy, w związku z tym trzeba przejąć ich aktywa w kontekście infrastruktury, spółek i finansów. No i potem zrobią jakiś szpagat, że Unia Europejska pod egidą Unii Europejskiej zostanie przejęty Nord Stream 1, Nord Stream 2 i punkt styku z Niemiec zostanie przesunięty do Rosji. I tym sobie powetują ewentualne straty, jakie miały, jakie teraz spadną na Niemcy, ponieważ nie ukrywajmy, ich model biznesowy, jaki był budowy konkurencyjnego przemysłu, był na tanich węglowodorach w połączeniu z ograniczeniem emisji CO2. Więc skądś na to pieniądze będą musieli wziąć, bo inaczej ten model im się rozsypie. Więc tutaj moim zdaniem jeszcze dużo się będzie działo. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękujemy. Tak więc jeszcze chyba Pawłowi oddamy głos. Będziemy chyba leczyć do następnego pytania. Więc Pawle. Halo, halo, Paweł. To może zanim Paweł się włączy, to ja chciałbym przywitać jeszcze raz wszystkich tych, którzy do nas dołączyli, w tym również witam pana Rafała Otokę-Frąckiewicza, którego chyba wielu z nas zna i kojarzy jako... Nie trzeba przedstawiać. Dokładnie, nie trzeba przedstawiać. Miło nam, że dołączył do naszego spotkania i Pawle, już ci oddaję głos. Tak, przepraszam, nie włączałem mikrofonu. Mój błąd. No na początku mówię, jest kilka tych wątków, które były w międzyczasie poruszane. No pierwszy ten wątek, który kapitan poruszał. No i niestety muszę się po raz kolejny z nim zgodzić. No, trochę niefajnie, bo ostatnio zbyt dużo się z nim zgadzam. No ale okej, trudno. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, to ja myślę, że troszeczkę źle to postrzegamy. Bo myślę, że cały czas jednak postrzegamy z punktu widzenia Polski i Europy. Jeżeli chodzi o wojnę, która się odbywa, to będzie kluczowa rola i zarówno Chin, a przede wszystkim Indii. Bo może się okazać, wbrew temu, co mówicie, że nie będzie kluczowe to, czy Ukraina dostanie więcej czołgów, czy mniej, tylko jak zachowają się Indie przy współpracy ekonomicznej z Rosją. Bo wszystko na to wskazuje, że obecnie Amerykanie, tak samo jak zresztą w Turcji, ostatnio było, ale tutaj na większą skalę próbują rozegrać Hindusów. To znaczy planowany jest dosyć duży deal, jeżeli chodzi o pomoc dla Indii. Jeżeli chodzi o odpowiednią postawę polityczną, ekonomiczną. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo może się okazać, że się nie uda. Podobne próby były podejmowane, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską i za. No natomiast wydaje się, że tutaj Amerykanie chyba na ten moment mają porażkę. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie, natomiast no nie wygląda akurat to tak specjalnie dobrze. To też, żebyście zrozumieli, nie wygląda też jakoś super dla Rosji. Natomiast no jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, no to na pewno nie są w tym samym froncie ze Stanami Zjednoczonymi. Też nie są z Rosją na ten moment, natomiast no tutaj próbują na dwa fronty to wszystko rozgrywać. No, więc to tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy, które chciałem dodać.